Cześć, witajcie. Dziś widzimy się z trochę nietypowej okazji. Xiaomi otworzyło dziś w Warszawie swój kolejny salon firmowy. Ale ja nie po to tam pojechałem. Otwarcie tego salonu było okazją do obejrzenia koncepcyjnego modelu Xiaomi Mi Mix Alpha. Urządzenie imponuje wyglądem. Wyświetlacz zwany Surround Display otacza przód, boki i tył obudowy. Właściwie cały smartfon jest ekranem. Pozostawiono tylko wąski pasek na wysokości aparatu fotograficznego. Dzięki temu współczynnik screen-to-body ratio wynosi rekordowe 186%. W ekranie oczywiście zintegrowano czytnik linii papilarnych oraz głośnik, natomiast górę i dół budowy telefonu wieńczy metalowa prosto ścięta ramka. Wnętrze jest równie imponujące. Mamy tam Snapdragon 855+, pamięć 12+, 512 GB, modem 5G oraz akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 40 W. Z racji budowy urządzenia, aparat fotograficzny jest tylko jeden, ale za to potrójny. Główna matryca ma imponujące 108 MP. I obiektyw z dobrą przysłoną 1.69. Do tego mamy 20-megapikselowy moduł szerokokątny obejmujący pole widzenia 117 stopni z przysłoną 1.28 i aparat 12-megapikselowy z teleobiektywem 2.0. Interfejs telefonu jest specyficzny, wykorzystuje koncepcję dwukranową, chociaż ekran tak naprawdę jest jeden. Ale kiedy obrócimy obudowę, interfejs przechodzi z jednej strony urządzenia na drugą i pozwala na kontynuowanie działań bez przerwy oraz oczywiście ułatwia kadrowanie zdjęć typu serii, i kiedy odwrócimy telefon stroną z aparatem fotograficznym, telefon naturalnie wykrywa przypadkowe dotknięcie i ignoruje je, pozwalając na normalną interakcję z interfejsem. Niestety, nie było nam dane tego sprawdzić w działaniu. Mimix Alpha jest urządzeniem koncepcyjnym, nieprzewidywanym do normalnej, regularnej sprzedaży, szczególnie w naszym kraju. Z tego też powodu demonstrację ograniczono do obejrzenia urządzenia z zewnątrz i to w sumie z daleka. Szkoda, bardzo żałuję, ale niestety nie dało się zobaczyć więcej. W Chinach Xiaomi Mi Mix Alpha był też oferowany w bardzo, bardzo ograniczonej ilości, zarówno wartość ponad 11 tysięcy złotych, ale obecnie te sprzedane egzemplarze, już chyba jako używane, są oferowane znacznie drożej, jako unikaty. Nam pozostaje tylko nacieszyć oczy widokiem tego ciekawego urządzenia. I to niestety tyle z mojego. Jedynego jak dotąd pierwszego i chyba ostatniego spotkania z Xiaomi Mi Mix Alpha. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.